Damian Grabowski, tuż po ważeniu na konferencji MMA Attack. Damian, powiedz, jak przygotowania? Jak się czujesz w ogóle przed jutrzejszą walką? Witam wszystkich fanów Fightsport.pl. No, czuję się jak przed walką. Jest lekka trema z racji tego, że rok czasu miałem przerwę przymusową, że tak powiem. Tak jak mówię, juniorska trema, ale to jest takie pozytywne, bo gdzieś tam wracam do czasów, do pierwszych startów, jak byłem młodym chłopcem. Myślę, że to zaprocentuje jutro na walce i dam z siebie wszystko. Powiedz, przygotowania przebiegały bez problemów. Z kim się przygotowywałeś? Miałeś sparring partnerów i czy zrealizowałeś wszystko, co planowałeś, jeśli chodzi o plan przygotowań? Przygotowania były w moim klubie z kolegami z klubu. No i jeżeli chodzi o problemy, to było ich mnóstwo, bo tak jak mówię, ciężki trening po rocznej, że tak powiem, jakiejś tam fazie roztrenowania, podtrzymywania formy i kilka mikrourazów, ale myślę, że już powoli one są zaleczone i jutro będzie dobra walka. Spojrzałeś dzisiaj w oczy swojego przeciwnika Joaquima Ferreira. Powiedz, jakie wrażenie? No tak jakbym spojrzał w oczy osoby, z którą jutro muszę wygrać. Dlatego fajne uczucie, tętno troszkę przyspieszyło. Myślę, że jemu też będzie dobra walka. Miły chłopak? Bo z dużym szacunkiem widać było, że się przywitał z tobą i musiał już ciebie troszeczkę znać chyba. Myślę, że jego miłe nastawienie i miła aparycja było podyktowane tym, że chce mnie zmylić, bo jutro wcale taki miły nie będzie, ja zresztą też nie będę miły, więc po jutrzejszej walce będziemy mogli się komplementować. Na razie to jest mój przeciwnik i jestem nastawiony na to, żeby z nim wygrać. Myślę, że po walce będziemy kolegami. Póki co to jest osoba, z którą muszę wygrać. Damian, to jest przełomowa gala dla polskiego MMA. Ty w jakiejś jednej z głównych ról tutaj. Jak to odbierasz w ogóle? Cieszę się, że MMA się rozwija. Cieszę się, że powstają nowe gale, że są ludzie, biznesmeni, którzy chcą w to inwestować, którym też sprawia to poniekąd przyjemność, ponieważ no, nikt, kto się tym nie interesuje, komu by się to nie podobało, nie inwestowałby w ten sport. No i no to jest krok do przodu, to jest duży krok do przodu, tak jak wspomniałeś. Bardzo się cieszę z tego powodu. Nieoficjalne informacje mówią o tym, że jest praktycznie 1,5 miliona złotych w tej gali. To jest jeden z największych budżetów, jaki w ogóle się pojawił w polskim MMA i w sportowych wydarzeniach w ogóle, powiedzmy, sportu walki. Czy twoim zdaniem będzie to miało przełożenie na dalszy rozwój? Ciężko mi się wypowiadać na te tematy. Ja jestem, mówię, zatrudniony w charakterze tutaj pracownika, więc muszę jutro wyjść, walczyć i dać dobrą walkę, wygrać. A z tym pytaniem to najlepiej do organizatorów, ponieważ no, oni nie decydują, mi, nie tak. mi się wypowiadać na ten temat. Jakie inwestycje, ile, za ile. Ale powiedz, porównałbyś to, na przykład byłeś w Bellatorze, tak? Widziałeś oprawę tam, widziałeś ważenie, wszystko. Przeszedłeś tą całą procedurę, która tam była. I jakbyś to porównał z tym, co tutaj, szumem medialnym i tak dalej, i tak dalej? Ciężko porównywać, bo wiadomo, tam to są Stany, to jest Ameryka, tam MMA jest na o wiele bardziej popularne, na o wiele wyższym poziomie, ale jest bardzo, bardzo zbliżona organizacja. Musiałbym zobaczyć jutrzejszą galę. Po jutrzejszej gali będzie można dużo powiedzieć, ponieważ na galę Bellatora przychodzi po 800-700 osób, więc to są, że tak powiem, takie małe gale organizowane gdzieś w małych miasteczkach u nas. A tutaj jutro, jak wiadomo, no, mam nadzieję, że zapełni się cały torwar. Damian, walczyłeś w Brazylii, teraz Brazylijczyk przyjechał do Polski. Jakie twoje jest rokowanie na jutro w tej walce? Knockout, poddanie? Zwycięstwo przez poddanie Polaka w Polsce nad Brazylijczykiem. I tego ci życzymy, Damian. Wszystkiego najlepszego jutro. Mamy nadzieję, że uda się to wszystko zrealizować, że ta praca nie poszła na marne i pokonasz Brazylijczyka w Polsce. Dziękujemy bardzo dla portalu Fightsport, Damian Grabowski. Dziękuję za wywiad, pozdrawiam wszystkich fanów. Jutro będzie dobra walka.